Początek meczu zdecydowanie należał do Radomian. Po pierwszej kwarcie było 19 do 8 dla gospodarzy. Miejscowi kontrolowali grę. Na szczęście dla Legii na placu gry pojawił się australijski center Keanu Pinder, który prezentował się bardzo dobrze. Po 16 minutach przewaga Hydrotraku zmalała do zaledwie jednego punktu i było 27 do 26. Na przerwę podopieczni trenera Witki schodzili z prowadzeniem 36 do 31. W kolejnej kwarcie Radomianie powiększyli przewagę, a na początku czwartej odsłony prowadzili już 60 do 43. Potem jednak stracili aż 17 punktów z rzędu w krótkim czasie i był remis po 60. Końcówka jednak należała do zespołu z Radomia, który lepiej wytrzymał wojnę nerwów. Pewna konsternacja się wkradła w nasze poczynania i z plus 17 dosłownie chwila, moment i goście doprowadzili do remisu. Na końcu bardzo ważne rzuty Bobiego Trotera, który bardzo wziął odpowiedzialność na siebie, zagrał jak prawdziwy lider i trafiał kluczowe rzuty, ale cała drużyna zagrała w obronie. Myślę świetnie, z dużym zaangażowaniem i to mnie bardzo cieszy. Po 20 rozegranych spotkaniach Energa Basket Ligi Hydrotrak ma na koncie 29 punktów.